Cześć, witajcie. Jestem dzisiaj z Damianem. Cześć. I jesteśmy na polu, zbieramy bele siano kiszonki. Damian, pracowałeś dzisiaj ciągnikiem 3055, Arbosem. I jak twoje wrażenia? O, bo tu pracowałem. Jeszcze poczekaj, ładowacz ma udźwig 800 kg. Zgadza się. Natomiast jest to udźwig 800 kg bez osprzętu. Samego ładowacza możliwości to jest 800 kg. Natomiast sam osprzęt swoje waży i to zawsze trzeba odjąć. Chciałem wrócić jednak do tego, co powiedziałeś, że tutaj pracujemy. Zobacz, jaka jest pogoda. Mamy tak naprawdę październik, a taka pogoda, powiedziałbym, początkowo wrześniowa, więc czysta przyjemność przyjechać w taką pogodę na taką łąkę i te wszystkie baloty zebrać w jedną kupę. Tak, no jest już to kolejny pokos w tym roku, więc nie ma ich zbyt dużo. Ale ta łąka nie służy jako łąka, tylko to jest część działki po prostu, którą musimy wykosić. Ale wracajmy do ciągnika. Czarna edycja z czarnym ładowaczem. Czyli wersja specjalna, do której Hydramet się dołożył, że tak powiem. I wspólnie wyszedł taki design. To znaczy zdecydowanie na plus dla Hydrametu, że podjęli się dla nas designu do czarnego koloru Arbosa. Bardzo dobrze żyjemy. Pozdrawiam chłopaków z Hydrametu i dziewczyny. Więc mamy tutaj Hydramet X-Series, tak jak już wcześniej wspominałeś, 800 kg. No i do takich typowo robót, powiedzmy, do ciągnika 50 konnych, czyli 30-55, świetnie się nadaje. Tutaj jest silnik jeszcze czterocylindrowy. Mówię jeszcze, bo wiem, że w nowym roku już będą przychodziły wersje trzycylindrowe. Tak, tutaj mamy jednostkę czterocylindrową, świetnie sprawdzającą się. Natomiast od roku 2022 ma wejść nowa norma emisji spalin, w związku z czym będzie trzeba zmienić silnik. Będzie to Doosan D18 i będzie on trzycylindrowy. Dlatego do końca roku warto zaopatrzyć się w taki silnik, póki jest czterocylindrowy. Wiadomo, każdy woli mieć więcej troszeczkę cylindrów, dzięki czemu będzie mógł podjąć się troszeczkę. Ale tamte silniki też będą miały 55 koni. Dokładnie 50. 50. Samo oznaczenie jest 30-55, natomiast ciągniki mają 50 koni i tak te nowe generacje będą również miały. Zresztą już dostaliśmy taką maszynę na testy, sprawdza się równie dobrze, natomiast wiem, że rolnicy wolą takie ciągniki, które mają większą ilość cylindrów. Cylindry cylindrami, ale ja zauważyłem, że nie masz z tyłu żadnej przeciwwagi podczepionej. Te bele ważyły no dosyć dużo, bo one 700 kg ważyły na pewno. Nie ważyłem, natomiast jest taka szansa, że są ode mnie cięższe 7-krotnie. Jest to w miarę mokra ta siana kiszonka. To nie była. Nie miałeś żadnej przeciwwagi. Czy nie podrywało ci tyłu? Nie, nie. W żadnym wypadku nie miałem ani razu takiej sytuacji. Jedyne co, to na pewno na filmie to widać, że potrzebowałbym jednak troszeczkę dłuższych wideł, wtedy by łatwiej mi się to nabierało na siebie. Tak, tak, tak. A przez to troszeczkę opadał mi ten balut. No, za krótkie widły były zamontowane. No, a jak cię w ogóle pracowało tym Arbosem? Dużo ich nie było tutaj, tych bel, oczywiście. Ale jak już to wspominałem, to była czysta przyjemność przyjechać sobie tutaj na łąkę. Na pewno na filmie będą pokazane, jak tutaj wszystko wygląda, ta panorama cała. Co chwilę naprawdę można zobaczyć fajne drapieżne ptaki, które latają, spokój, cisza, więc dla mnie przyjemność tą maszyną tutaj była przyjemnością. Mamy obciążenie, widzę, w tylnych kołach. Powiedz mi, czy to jest jakieś standardowe, dołożone? Bo czarna wersja, wiem, że ma jakieś tam swoje plusy, że tak powiem, w porównaniu z wersją zieloną. Jak to wygląda? Przede wszystkim czarna wersja ma kolorystycznie inny układ, bo zielone Arbosy w standardowej wersji
mają karoserię całą zieloną, no i mają białe felgi. Natomiast Black Limited mają już srebrne, jak tutaj widać, czarna karoseria. No i obciążniki o łącznej masie w 170 kg na stronę. Na stronę. Dodatkowo możemy dołożyć to obciążenie, czy to już jest maksymalne? Generalnie szłoby dołożyć, natomiast trzeba się liczyć, bo już sprzedawaliśmy taki ciągnik, że obciążniki odstawały od felgi. Mhm. Klient sobie takie życzył wtedy obciążniki, nie przeszkadzało mu to, więc no nie było problemu. Natomiast kolejny klient musi się z tym liczyć, że obciążniki mogą delikatnie wystawać. A z przodu też mamy obciążenie. Nie w tym przypadku, bo mamy zamontowany ładowacz czołowy, ale możemy zamontować z przodu obciążenie. Ile tam jest tych obciążników i jakie one są masie? 144 kg łącznie. Łącznie. Więcej nie możemy dołożyć. Generalnie byłaby taka możliwość zamontowania, ale oryginalnie przychodzą 144 i w zasadzie to żaden klient jeszcze nie chciał większych. Wystarczające było to. Szczególnie, że niektóre biorą jakieś możliwości typu przedni tuz. No właśnie, na przednim tuzie również można zamontować obciążenie. Tak, i wtedy ono jest wysunięte jeszcze bardziej do przodu. Tak, czyli to jest wtedy na ramce. Stalowa ramka jest do tego i są te obciążniki troszeczkę wysunięte do przodu, przez co jest większe ramię siły, no i ten ciężar troszeczkę bardziej przybija z przodu. A jak jesteśmy już przy przednim tuzie, one również są z firmy Hydramet. Zgadza się. I one mają udźwig? 1000 kg. 1000 kg. Tak. Powiedz mi, to jest ten model, który stał na stoisku Hydrametu? Konkretnie to nie jest ten. W zasadzie model, który stał w Hydramecie, będzie tak naprawdę na targach w Kielcach, bo firma Hydramet poprosiła o wypożyczenie ciągnika typowo na targi. Czyli Hydramet również będzie na targach w Kielcach i na stoisku na Bednarach ten arbus był przezbrojony jako koparka, można by tak powiedzieć. Dołożone miał do tyłu ramię koparki. Tak, jeszcze nie jest to w sprzedaży, na razie to jest w fazie testu, natomiast z tyłu faktycznie na tylnym tuzie jest taka mini koparka sterowana z fotelem. Teraz znajdujemy się w kabinie. Kabina standardowo ma taki szary kolor, dzięki czemu nie widać za bardzo pyłów i kurzu. Z boku znajduje się panel od sterowania nawiewami i klimatyzacją. Może tego nie widać, szczególnie, że mamy październik, ale jest bardzo ciepło, więc ta klima jest dla mnie zbawienna. No i cały joystick sterowania ładowaczem czołowym. Z takich najważniejszych rzeczy w zasadzie to wszystko.